Dzień dobry, nazywam się Iwona Wierzbicka i jestem dietetykiem klinicznym poradni Iwen, a dzisiaj temat związany z oliwą, czy można smażyć na oliwie. Na ten temat jest mnóstwo kontrowersji w internecie. Zauważyłam, że wiele osób się przerzuca, można, nie można, że najlepsze do smażenia jest masło, masło klarowane, olej kokosowy i tak naprawdę to czym mamy się kierować, czy wolno, czy nie wolno. To już Wam odpowiem. Jest jedna prosta zasada. Trzeba się kierować tym, jaką konfigurację kwasów tłuszczowych ma dany tłuszcz. Nie do końca kierujcie się tą temperaturą dymienia, bo temperatura to dymienia, to jest przy jakiej temperaturze poleci dym i to już jest w ogóle absolutnie toksyna na naszej patelni. Takie coś trzeba wyrzucić. Nie wolno jeść produktów, które poszły z dymem. To jest absolutnie rakotwórcze. Zresztą zapraszam Was do śledzenia tu albo tu playlisty związanej z nowotworami. No więc jak rozpoznać, jak kucharz ma konfigurację kwasów tłuszczowych? W ogóle co to jest konfiguracja kwasów tłuszczowych? Chodzi mi o stosunek kwasów tłuszczowych nasyconych do nienasyconych. Im więcej coś ma kwasów tłuszczowych nasyconych, tym bardziej nadaje się do przetwarzania w wysokiej temperaturze. Kwasy nienasycone dzielą się na kwasy jednonienasycone i wielonienasycone. Kwasy jednonienasycone to są właśnie takie, jakie są domeną oliwy z oliwek. To są kwasy omega-9. Ale co ciekawe, również w tłuszczu zwierzęcym, na przykład w słoninie, znajdziemy dużo kwasów jednonienasyconych, takich samych jak w oliwie z oliwek. Tak, dobrze słyszycie. Słonina zawiera kwasy tłuszczowe takie same jak oliwa z oliwek. Proporcje wyglądają w ten sposób, że w oliwie tych omega-9 jest 70%, a w mięsie będzie około 50%. Nie w mięsie, tylko w smalcu. 50, może 40%. Nie, to jest raczej gdzieś około 50%, no ale sprawdźcie sobie. Można to sprawdzić w tabelach wartości odżywczych, takie tabele i rzecz, że tu udostępnia takie tabele, można ściągnąć z amerykańskich stron, ale również z niemieckich stron, gdzie te bazy są bardziej obszerne i wtedy sprawdzamy, ile jest kwasów nasyconych, jednonienasyconych omega-9 i wielonienasyconych. Kwasy wielonienasycone to są omega-3 i omega-6, tak w bardzo, bardzo dużym uproszczeniu. Omega-3 to są te prozapalne, a omega-9 to są te przeciw... odwrotnie. Omega-3 to są te przeciwzapalne, a omega-6 to są te prozapalne. Ale to jest mega mocno uproszczone, dlatego że wśród omega-6 również znajdują się takie konfiguracje jak gamma-linolenowe, które są antyzapalne. Więc tak to natura sobie stworzyła, żeby była równowaga sił. Zatem często się mówi o tym stosunku 1 do 2, 1 do 4. Co to znaczy? To jest ten stosunek kwasów omega-3 do 6, żeby tłuszcz nie powodował stanów zapalnych w naszym organizmie i to nie ma nic do rzeczy ze smażeniem, nic kompletnie. Tego stosunku w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Tu chodzi o stosunek tych wielonienasyconych, czyli omega-3 i 6, bo one są tak samo reaktywne, tak samo nie lubią światła, tak samo nie lubią temperatury. One pod wpływem obróbki termicznej stają się rakotwórcze, stają się prozapalne, przyczyniają się do miażdżycy. Więc jeżeli słyszeliście taką teorię, że trzeba jeść oleje roślinne, ponieważ zapobiegają miażdżycy, tak. I wyłącznie te, które mają przewagę omega-3, a jeżeli już jemy te, które mają dużo omega-6, to powinniśmy zawsze równoważyć omega-3. Dla przykładu olej prozapalny to może być słonecznikowy, czy z pestek dyni, z orzecha włoskiego. Tam jest dość dużo kwasów omega-6, więc trzeba by było równoważyć omega-3, na przykład olej lniany, czy olej z nasionek chia, o ile taki w ogóle istnieje. Natomiast pod względem utleniania one są bardzo reaktywne i omega-3 i omega-6, więc nawet jeżeli masz najcudowniejszy olej, pewnie słyszeliście nieraz, na oleju budwigowym nie wolno smażyć, więc absolutnym nieporozumieniem jest, że ktoś smaży na oleju słonecznikowym. Ale oczywiście ten olej słonecznikowy, który mamy w sprzedaży, to jest taki olej słonecznikowy, który był rafinowany, więc zapewne nie ma tam za dużo kwasów omega-3, po prostu został tylko nośnik z tłuszczu, ale no to już musicie przyznać, że to jest sztuczność totalna. Więc jeżeli bierzemy pod uwagę oliwę, dlaczego mogę na niej smażyć w takim razie? No przecież to jest olej roślinny, ale spójrzcie na konfigurację kwasów omega do kwasów omega-3, 6 do omega-9 i kwasów nasyconych.
I teraz jak popatrzymy na oliwę, to oliwa ma 70% omegi 9, ma też kwasy nasycone, każdy tłuszcz ma, no i ma kwasy omegi 3 do 6, zresztą w bardzo dobrej proporcji dla zdrowia. Kiedy popatrzymy na olej kokosowy, ma głównie kwasy nasycone. Kiedy popatrzymy na słonecznikowy, ma głównie kwasy omega 6, więc wielonienasycone. Podsumowując, olej słonecznikowy kompletnie nie nadaje się do smażenia, a rafinowany jest po prostu sztuczny. Olej kokosowy jest idealny do smażenia, ale z punktu widzenia sezonowości, regionalności i tak dalej, to nie jest specyficzny dla nas tłuszcz, który występował u nas od zawsze. Nie? To jest taki wynalazek, który się pojawił. Ani zły, ani dobry. Ale gdy używamy go za dużo, nie jest dobrze, on nie zawiera cholesterolu, a cholesterol jest potrzebny naszym komórkom do prawidłowej pracy. Natomiast jeżeli popatrzymy na tylko z perspektywy smażenia, idealny i nie kupujemy jakiegoś rafinowanego, po prostu kupujemy zwykły olej kokosowy, ponieważ jeżeli olej ma kwasy tłuszczowe nasycone, jest stabilny termicznie, nie będzie nam się spalał, nie będzie się tworzyły toksyny. Jeżeli mamy tłuszcz zwierzęcy, to on się całkiem nieźle nadaje do smażenia. Problemem może być cholesterol, który nam się na patelni utlenia, więc wydaje się, że oliwa jest idealna, dlatego że cholesterolu tam nie ma, więc się nie będzie utleniać. Ma dużo kwasów omega 9, które są stabilne termicznie tak samo. Ma mało omegi 3 i 6, co znaczy, że nie zrobi się tam dużo toksyn, ale ma jedną bardzo ważną rzecz. Naturalną witaminę E. I witamina E ma działanie antyoksydacyjne, antyzapalne, antyutleniające. I ta naturalna witamina E chroni oliwę przed uszkodzeniem na patelni. I były robione badania na temat zachowania się oliwy pod wpływem działania wysokiej temperatury. I okazało się, że oliwa przez nawet dłuższy okres czasu utrzymywania wysokiej temperatury była stabilna. Więc jeżeli mamy wybierać jakiś olej do smażenia, całkiem niezły jest kokosowy, całkiem niezła jest oliwa, absolutnie inne oleje roślinne się nie nadają. Olej rzepakowy jest absolutnie zdyskwalifikowany z powodu glifosatu. Niestety dzisiaj nie ma żadnego rzepaku, który nie byłby pryskany glifosatem celem równomiernego wysuszenia zbóż. Natomiast jakbym miała wybierać spośród wszystkich, ja osobiście uważam, że najlepsza tutaj będzie oliwa albo ewentualnie masło klarowane, które również zostało pozbawione białek, które mogłyby nam się tam na patelni sfajwczyć. Natomiast pamiętajcie, wszystko co doprowadziliście do dymienia nadaje się do wyrzucenia. Doprowadzone do dymienia, do wyrzucenia. No mam nadzieję, że przybliżyłam Wam temat i że teraz jest troszkę jaśniejszy, a jeżeli nie jest jaśniejszy, to ja Was zapraszam do nas na stronę iwendieta.pl w zakładkę filmy i tutaj na koniec podpowiem Wam filmy, które mogą rozwiać wszelkie wątpliwości. Mamy taki fajny webinar dotyczący tłuszczy i tam jest wszystko idealnie wytłumaczone. Można sobie wielokrotnie odtwarzać tam i z powrotem i już nic nie będzie takie trudne. A dla osób, które by chciały jeszcze więcej, polecam cały nasz kurs dietetyka klinicznego, niekoniecznie dla profesjonalistów. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to ten kurs też jest dla Ciebie. No, to zapraszam do subskrypcji i widzimy się w następnym odcinku.